6, dzisiaj 10 grudnia. Jesteśmy w Penang, Georgetown, w naszej ulubionej restauracji Jasmine. Wiemy, że podobają Wam się nasze vlogi z jedzeniem, więc nie będzie brakowało takich vlogów tym razem. Jesteśmy właśnie na śniadaniu. To jest ogromny chicken kurma, duża porcja z dwoma nanami. A Kasia tam zaraz pokaże, co wcina. Kasia dzisiaj zamówiła sobie taki zestaw z nasi kandaru, czyli ogromną krewetkę. Ona jest ogromna, taka chyba tygrysia, albo jeszcze większa, słoniowa chyba krewetka. Warzywa, sos i jajko. No próbuj, jak smakuje. Dobry sos. Jak krewetka smakuje? Dobra, ona jest smażona? Czy pieczona? Ugotowana. A ugotowana. Teraz zrobię degustację kurczaka. Mam tu już oderwany kawałek nana, żeby mi było łatwiej obsługiwać jedną ręką kamerę, jedną nana. Teraz biorę sobie kawałek mięsa z sosem. Ten kurczak jest przepyszny, mam tutaj skrzydełko, tutaj całą pierś. To się nazywa duży kawałek kurczaka. Ten sos ma taki zielony oddziel, jest chyba z mięty, bazylii, nie wiem do końca, ale ma bardzo dobry posmak, przepyszny. I oczywiście obowiązkowe Tio Limo Ice. Przyjechaliśmy właśnie do takiego centrum handlowego Górnej Paragon Mall, ponieważ jest to jedyne kino tutaj w Penang, Georgetown, które posiada kino IMAX, a wybieramy się właśnie za chwilę, znaczy za chwilę, za 2 godziny na film Interstellar. Podobno jest super, no i trzeba go obejrzeć koniecznie w IMAX-ie. Niby 2D, ale zawsze ekran IMAX robi wrażenie. A teraz tu za nami... Znaczy jesteśmy teraz w centrum handlowym, a ono jest tutaj między takimi kondominiami mieszkalnymi, apartamentowcami. Muszę mieć naprawdę tutaj z ostatnich pięter super widok na, tutaj na zatokę. Świetnie. Basen przy kondominium, no jest fajnie, fajnie. Jeszcze przed chwilą udaliśmy się tutaj na taki obiad, kolację. Ja jem pierwsze tutaj z menu, czyli Sizzling Chicken Yanmi. A Kasia je Claypot Noodle Soup. Moje wygląda w ten sposób, taki duży talerz, ale płaski, z makaronem i dużo sosu. A Kasia ma Claypota, czyli to jest rozgrzany, gotujący się taki talerz, taka miska z gliny, która jest właśnie podgrzewana i jeszcze jak Kasia ją dostała, to jeszcze bulgotała. Jak jest, dobre? Dobre. Co masz w środku? Jak makaron, jakieś warzywa i takie jakieś, nie wiem, kulki rybne, krabowy, fishbowle. Fishbowle, dobre? Czy niedobre? Ujdzie. Smak jest bardzo przyjemny. Tu mam jeszcze kawałek, znaczy kawałek, całe jajko mam. Smakuje całkiem dobre. Zapłaciliśmy, a była ta moja cena. Moja cena 6 ringgitów, a Kasi 5,5 plus po 80 centów za jajko. Smacznego. Za kino tutaj płaciliśmy, o tak jak jest tutaj napisane, 17 ringgitów od osoby, czy 17 zł
tylko jest chyba jakaś promocja teraz, bo normalna cena chyba podobno 28 ringgitów, czyli 28 zł kosztuje bilet. 17 ringgitów na IMAX 2D i 19 na 3D. Dla ciekawych tematów kinowych i około kinowych, ile kosztują zestawy popcornu i picia? No to jest właściwie 1 do 1, czyli jak coś kosztuje 14 ringgitów, to kosztuje 14 zł. Takie są tutaj ceny. Właśnie wyszliśmy z filmu. Jak ci się podobał film? Fajny. Czemu fajny? No to fajny. A coś więcej? Na razie chyba Kasia nic więcej nie opowie. Jesteśmy podekscytowani filmem. No, nie wgłębiając się w szczegóły, nie robiąc spoilerów, warto wybrać na ten film, jeżeli się jeszcze nie wybraliście. Trwa ponad 2,5 godziny. Jeżeli ktoś jest fanem science fiction, filmów typu Incepcja, to jest takie troszeczkę połączenie Incepcji z grawitacją, z Odyseją kosmiczną, to na pewno mi się ten film spodoba. Jeszcze z takich ciekawostek, w kinie była jedna para tutejsza Malezyjczyków z dzieckiem w wózku. Z takim maleńkim dzieckiem. Na szczęście tylko kilka razy chwilę płakało, ale normalnie przyszli po prostu z dzieckiem, z wózkiem i siedzieli na samym końcu. No, to chyba tylko tutaj w Azji są takie rzeczy możliwe. Jesteśmy teraz prawie na najwyższym piętrze tego centrum handlowego, to jest ósme, znaczy w tej chwili jesteśmy na siódmym piętrze, ale stąd jest ekstra widok na Penang, na wieżowce. Nawet nie spodziewałem się, że jest tutaj tyle wieżowców. Wygląda naprawdę fajnie. O, choinka, wesołych świąt. Merry Christmas. Ho, ho, ho. I jesteśmy na parterze. Nie, gdzie my jedziemy? Co?